Jolanta Sobieszczyk z Urzędu Miasta przyznawała, że magistrat dawno nie prowadził tak intensywnych działań dyscyplinujących wobec jakiejkolwiek firmy wykonującej prace inwestycyjne na terenie miasta. Ta z kolei miała mieć problemy z podwykonawcami. W przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu firma Strabag napisała, że do tej pory pojawiające się ubytki w nawierzchni spowodowane niesprzyjającą pogodą były na bieżąco usuwane poprzez podsypywanie i zagęszczanie kruszywem. Kruszywo jednak było szybko rozjeżdżane przez samochody i problem dziur pozostawał. Dzień po emisji naszego materiału na dopuszczonych do ruchu odcinkach ulic Zygmunta Starego, Okrzei i Towarowej rozpoczęło się w ramach cząstkowego remontu łatanie największych dziur masą bitumiczną. Pozostaje mieć nadzieję, że na tym odcinku pilscy kierowcy nie będą musieli już niszczyć swoich samochodów.